punkt drugi, zaopiniowanie zmiany budżetu w bieżącym 2015 rok. Punkt trzeci, sprawozdanie za pierwsze półrocze 2015 roku budżetu gminnego ośrodka pomocy społecznej. Punkt czwarty, sprawy różne. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi do komisji mieli tak jakby dwuetapową? Tak, to proszę o przyjęcie, czyli kto jest za przyjęciem tego, że dzisiaj będzie część dotycząca punktu drugiego, trzeciego i czwartego. Natomiast punkt pierwszy będzie omówiony 31 lipca od godziny 8. Kto jest za takim przyjęciem? Na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych, żeby zakupić sprzęt do tutaj, który jest niezbędny przy likwidacji warsztatu Sosnowskiego, bo tam potrzebne jest tutaj kupienie kombinezonów ochronnych, opryskiwaczy i specyfikacja całego dzisiaj do mnie dotarła. I to jest propozycja, żeby to przesunąć w ramach gospodarki odpadami na dotacje na zakup. I to myślę, że tutaj komisja ma 9313. Nie no, się to wstępili częściowo. Tak, tak, może częściowo było. Ale pracowali na sprzęcie pożyczonym, bo mieli odpyskowe pożyczali, maski pożyczali. A teraz będą pożyczali. Pracę była na kupienie właśnie masek i opryskiwaczy, kombinezonów ochronnych. To wszystkie straty pożarne, czy... To jest dla kamienica po prostu. Nie, 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 to jest dla kamienic. A czy ktoś Wrocław z tym robi, z tą swoją stroną? Nic nie słychać. Nic nie słychać. Nie, no bo też nie zgadzamy ze swoich, nie ma zaraz... Czyli tak jest się. Długołęki też nie. A Długołęka, z której strony ma swojego? Na Brzydzie, tam brzydziłam. Ale coś tam warczą, bo ostatnim wyjazdem w Długołęce jest napisane, że warczą. Jeżeli chodzi o świadczenia z pomocy społecznej, to dostaliśmy
zasiłki okresowe, zasiłki stałe i było wypłacane jedno wynagrodzenie dla opiekuna osoby bezwzględnowodzonej. To jest wynagrodzenie ustalone przez sąd. Pomocy społecznej były świadczone usługi opiekuńcze, pomoc w postaci dożywiania. Opłacaliśmy dom pomocy społecznej i była świadczona praca socjalna. Ogółem z pomocy społecznej skorzystały w tym półroczu 262 osoby, zasiłków celowych 66, a tak sobie dzisiaj jeszcze dopisałam, zasiłków specjalnych celowych 10, z okresowych 51, zasiłków stałych pobierało 29 osób, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, tak jak mówiłam, jedną osobę. Z usług opiekuńczych korzystało w tym roku, w tym półroczu 23 osoby. Jeżeli chodzi o pomoc w postaci dożywiania, czyli z tego programu prosiłem pomoc w postaci dożywiania z programu, który realizujemy, łącznie skorzystało 180 osób, a posiłki były wydane dla 143 osób. Za domy pomocy społecznej opłacaliśmy za 3 osoby dom pomocy społecznej. Praca socjalna. Jakie to są osoby? To są osoby z terenu naszej gminy, jakieś starsze? Tak, to są osoby z terenu naszej gminy i są to osoby. Jest jedna osoba młoda, teraz już pełnoletnia, była skierowana jako dziecko do domu pomocy społecznej. Teraz już osoba pełnoletnia i dwie osoby. No druga też dziewczynka, ona też skończyła 18 lat w ubiegłym roku, czyli to są dwie osoby młode i jedna osoba starsza. Dwie osoby nie mają rodziny? Jak to wygląda? To znaczy mają rodzinę, tylko że to były osoby, które wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji. Mhm. Akurat w przypadku całodobowej opieki i opieki takiej też i nie tylko takiej. Są to osoby leżące, które są pokarmiane i pielęgnowane przy łóżku. Jeżeli chodzi mi o płatność, bo tak naprawdę inaczej wszyscy opłacamy za pobyt tych osób, tak? Tak. Czy te osoby mają rodziny, czy te rodziny, rozumiem, nie stać na to, żeby opłacać im utrzymanie w takim ośrodku, tak? To znaczy my sporządzamy w każdej osobie, która jest kierowana do domu pomocy społecznej, to sprawiamy sytuację materialną to nie tylko tej osoby, która ma być kierowana, ale również jej rodziny. To w pierwszej kolejności tak, mąż, żona, rodzic, dziecko. Jeżeli chodzi o osoby zobowiązane do alimentacji, ustawa pomocy społecznej mówi, że dopiero jeżeli dochód osoby zobowiązanej przekracza 300% dochodu na osobę w rodzinie, czyli ponad 1200, prawie 1300, to wtedy możemy od takiej mamy, czy takiego dziecka, tak, w zależności kto jest kierowany, dopiero możemy partycypować z tą rodziną, z tą osobą w utrzymaniu mieszkańca domu pomocy społecznej. I w naszym przypadku akurat jedna osoba starsza jest to osoba samotna, która nie ma osób zobowiązanych do alimentacji. Druga osoba jest to matka, która miała dwoje dzieci niepełnosprawnych, które wymagały, obydwoje dzieci wymagały opieki, całodobowej opieki i też matka nie jest zdolna partycypować w kosztach utrzymania dziecka w domu pomocy, no już teraz dziewczyna skończyła 18 lat. A druga osoba jest to też z rodziny, tak, rodzina była zdolna do alimentacji, była zawarta umowa z tą osobą, z matką na dopłacanie do kosztów utrzymania córki w domu pomocy społecznej. Z dochodu wynikało tak, że po prostu 70% rent miało iść na dom pomocy, idzie z renty dziewczynki na utrzymanie domu pomocy, pozostała część miała wpłacać matka. Matka wpłacała przez okres 3 miesięcy, bo teraz płaci gmina, ponieważ matka nie wywiązuje się z zobowiązań. I tutaj zostały podjęte działania przez ośrodek pomocy społecznej. Sprawa jest, my możemy dochodzić zwrotu
postępowanie, tak jak obowiązuje to zgodnie z postępowaniem egzekucyjnym administracji, więc są wystawiane tytuły wykonawcze, jest zgłoszona sprawa, wysyłamy są dokumenty do Urzędu Skarbowego i tyle możemy zrobić, tak też to jest wykonane. No ale to chwilę, no to matka przestała się związywać, czy nie płaci, tak? Państwo te tytuły wysyłacie i się kończy tylko na Urzędzie Skarbowym, więc dalej? No. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nic innego nie możemy zrobić. To było konsultowane z prawnikami i z ministerstwem, bo odzwoniłam osobiście do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, czy gmina ma jakąś drogę dochodzenia zwrotu. Powiedziano mi, że po prostu zgodnie z ustawą mamy postępować, czyli zgłosić do, po prostu wystawić tytuł upomnienie, tytuł decyzję o zwrocie, tytuł wykonawczy, upomnienie tytuł wykonawczy, tyle możemy zrobić. Także tak też jest to robione tutaj, w ten sposób. Czy to jest mało skuteczne, ponieważ no, taki tytuł do pani do niczego nie zobowiązuje, tak? To znaczy nie, no nie, ja wysyłam tak tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego i tu już Urząd Skarbowy podejmuje działania i bada, ja ewentualnie jak znam źródła dochodów tej osoby, która ma zaległości wobec gminy, wskazuje dla komornika skarbowego i komornik skarbowy prowadzi postępowanie. Czyli tutaj egzekucja sądowa nie wchodzi do tego, tylko administracyjna? Nie, tylko administracyjna. Myślę, że gdyby była może sądowa, to by była może bardziej skuteczna, ale jest administracyjna. Państwo, ale nie mówicie o egzekucji sądową, a nie administracyjną? Wie pani co, nie powiedziałam jeszcze tak szczegółowo w sprawie, w sensie, jakim tutaj przepłacamy, ale oczywiście się przejrzeć. Część udało nam się zobowiązać tej osoby. Bo to z ustawy, tak? Dobrze kojarzę? Część zobowiązań, jeżeli chodzi o część zobowiązań, udało nam się wejść na hipotekę tej pani. Natomiast pozostałą część sąd odmówił po prostu wejścia na hipotekę. Mamy uzasadnienie sądu, że to nie podlega, ponieważ ustawa o pomocy społecznej nie przewiduje wejścia na hipotekę i po prostu odmówiono. Aczkolwiek tutaj też zamierzam podejść do pani adwokat nowego prawnika. A jakie zaległości się wytworzyły, jeśli chodzi o to miało państwowe? No tam jest sporo, tam jest około, myślę, że około 100 tysięcy złotych. Około 100 tysięcy złotych. To jest bardzo dużo. No, to jest dużo. To ile to jest? Proszę? Ile to jest? Częściowo jest finansowana z tej renty, tak? Tak, ale dom pomocy społecznej kosztuje około 3 tysięcy, bo pobyt domu pomocy społecznej kosztuje od 3, w granicach tak do 3. A to ile kosztuje, skoro 70% jest płacone z tej renty, a to renta ma mało? To jest mała, bo to jest renta socjalna, więc ta renta wynosi gdzieś tam w granicach 600-700 zł, z tego 70% może być zabrane zgodnie z przepisami, czyli nie pamiętam ile tam, ale 400 coś chyba, czy 500, tak? A pozostałą kwotę do pełnych kosztów utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej ponosi gmina i ewentualnie osoby zobowiązane, jeżeli takie są. Nawet jest taki zapis, że jeżeli są zobowiązane osoby, gmina ma podpisaną umowę z osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności, to i tak gmina wpłaca pierwsza, a dopiero dochodzi sobie zwrotu, tak? Czyli ta osoba zobowiązana wpłaca na konto gminy. Tak mówi też i przepis. Tutaj jest taki mój wniosek, jak najszybsza, nie wiem, konsultacja z działem prawnym, co robię z 100 tysięcy złotych, to nie jest 500 złotych, tylko to, no to jest dużo, to jest dużo pieniędzy. I to tak jak to 4 lata musiało gdzieś tam funkcjonować. Aha. To znaczy cały czas jest prowadzone są działania, bo od samego tylko mało skuteczne, także może tylko z tą skutecznością coś pomyśleć. Właśnie nie wiem w jaki sposób, bo to co przewidują przepisy ustawy o pomocy społecznej, to zostało wyczerpane. I tak jak mówię, stąd był mój telefon osobisty do ministerstwa, do prawników w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jak gmina może jeszcze dochodzić zwrotu swoich należności? Czy my mamy jakieś możliwości zadziałania inaczej? No ale powiedziano mi, że, no, że nie, że zrobiliśmy
no to, co mówiła ustawa i praktycznie nasze możliwości się wyczerpały, aczkolwiek tutaj jeszcze skonsultuję. Zresztą rozmawiałam też z prawnikami i tymi paniami prawniczkami, które były i z prawnikami na szkole, z prawnikiem na szkole. No konsultuję cały czas jakby tutaj. Tylko żeby już ten działanie było konkretne. No, żeby ale na konsultacjach się nie liczyło. Tylko że właśnie nikt nie wskazuje innego działania oprócz tego, co zostało zrobione. Bo ja rozumiem, że jest rodzina naprawdę taka, że jej nie stać i a ten ośrodek to całodobowa opieka, to tak, tak? Ale jeżeli jest osoba, którą... To znaczy, to jest osoba, która wymaga całodobowej opieki. Ja mówię o rodzinie, tak, która tak, ewentualnie unika ponoszenia kosztów, tak? Rekrutacji częściowej chociaż. No jest to duże zobowiązanie, bo to jest 100 parę, 100, może 5, 10, już nie pamiętam dokładnie, ale to jest taka kwota. Bardzo duża kwota. Czy to jest miesiąc? Każdy miesiąc narasta, bo tak jak te 2000 bodajże 500 zł, aha, to jest około 2500 zł miesięcznie ta osoba powinna wpłacić, tak? No skoro nie ma tej wpłaty, to zastępczo zawsze wnosi gmina opłatę. Tak mówi ustawa i nie może być inaczej. Także to jest około 2500 z groszami miesięcznie. Pani Krysiu, proszę powiedzieć, czy to jest taka biedna rodzina, która nie może ułożyć... To nie, rodzina była dobrze sytuowana i po prostu dochody wskazywały na to, że może ponosić odpłatność w pełnej wysokości, w całej wysokości, do pełnych kosztów utrzymania, bo takie były dochody. No, w tym momencie trudno mi powiedzieć, tak, ale była dobrze sytuowana. Stąd była zawarta też umowa na dofinansowanie, tak, na dopłacanie tej różnicy do pewnych kosztów utrzymania. No dobrze, a nie ma ośrodka mniejszego? Powiem tak, tyle kosztują. Ale jeden ośrodek tyle sobie życzy za opiekę, a drugi może być tańszy. To zależy z jakimi schorzeniami, bo to są różne domy pomocy społecznej. Są domy pomocy społecznej do osób starszych, gdzie nie ma takiej tej pielęgnacji i higieny, tak? Bo osoba w miarę sprawnie się porusza, chociaż wie, jak dom pomocy społecznej w Oławie. Są osoby dla psychicznie chorych, domy pomocy społecznej, są osoby dla osób leżących. Czasami jest to osoba roślinka, leży i wymaga po prostu pomocy. I w każdej jednej czynności. To jest osobą leżącą. To jest osoba leżąca, tak. Która ale ona kontaktuje, rozmawia? Nie. Także to zależy od rodzaju domu pomocy społecznej. Jeżeli chodzi o opłatę za dom pomocy społecznej, to każdy starosta, na którego terenie znajduje się dom pomocy, na podstawie kosztów z poprzedniego roku ustala średni miesięczny opłatę za dom pomocy społecznej. I tak na przykład one też kształtują się różnie w zależności od kosztów, jakie zostaną poniesione na utrzymanie właśnie mieszkańca domu pomocy. Nawet się zdarzyło, że były o 20 zł mniejsze w innym roku, bo co roku wydajemy decyzję. Jeżeli zmieni się odpłatność i w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego starosta już ogłosi, ile kosztuje miejsce w domu pomocy społecznej, a dzieje się to zawsze przeważnie w miesiącu marcu, to my co roku zmieniamy decyzję. Czasami jest to parę złotych więcej, a zdarzyło się tak, że nawet było o 15 czy 20 zł mniej opłata w stosunku do poprzedniego roku. Dobrze, czy reasumując, to jest... Na przykład po śmierci tej pani można dochodzić do, żeby rodzina to spłaciła, czy nie? Jak to jest? No to jest sprawa, powiem tak, ja to rozmawiałam też z prawnikiem i jest to bardzo kontrowersyjne, tak? Niby ustawa mówi, że można dochodzić z masy spadkowej, ale jeszcze żadnemu ośrodkowi się nie udało. A gmina może spadku nie przyjąć? Bo teraz na przykład chcieliśmy wejść na hipotekę i tak jak mówię, jak na jedną kwotę, no nie wiem w jakiej sposób. Czyli nieruchomości posiadają ci serdecznie tej osoby? No, one są zgłosiły do nieruchomości, jak to wygląda? Kto? Bo ta dziewczyna z nami. No nie, bo to była... córka. Była osobą niepełnoletnią, tak? Także ona nie była współwłaścicielem. Matka
matka, ojciec. Także tak to wygląda. Tak. Trudno, ustawa zakłada dochodzenia z masy spadkowej, ale jest bardzo trudno i jeszcze nie spotkałem ośrodka, który wyegzekował z masy spadkowej. No to mówię, to wniosek był taki, żeby z radcami pomyśleć, jak, co można zrobić, ewentualnie do spadkowej doprowadzić i nie wiem, czy chce z tej nieruchomości, czy jak to robić. No to nie jest mało, to jest jedna osoba, 100 tysięcy złotych, to jest naprawdę... Tam i ten mów, co miesiąc o te 2,5 tysiąca złotych rośnie. Także w skali roku już jaka to jest dość pokaźna, znaczna kwota. Dobrze, idźmy dalej. Więc to właśnie świadczenia z pomocy społecznej. Realizujemy, czyli przyznajemy ludziom dodatki mieszkaniowe, ale u nas mało z dodatków korzysta, bo tylko 6 osób. No to bardziej w miastach, w blokach ludzie korzystają, u nas tylko w blokach w Czernicy. I dodatek energetyczny 3 osoby korzysta. On jest powiązany, ten dodatek energetyczny, z dodatkiem mieszkaniowym. Tyle tylko, że ten, co dostaje dodatek mieszkaniowy, to powinien mieć, to osoba powinna mieć podpisaną umowę z zakładem energetycznym na odbiór energii. Wypłacamy te świadczenia rodzinne, czyli wszystkie zasiłki rodzinne dla dzieci i wszystkie te dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dojazdu do szkoły, z tytułu niepełnosprawności. Tam jest tych 10 ponad 11 tych dodatków. Skorzystało z tej formy pomocy 657 osób. Wypłacamy świadczenia alimentacyjne też, czyli tak zwane te alimenty. Korzysta w tym momencie 69 osób z tych świadczeń. Prowadzimy postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi. Mamy na dzień dzisiejszy 80 dłużników. Jaka tam jest suma? Bo to też są pieniądze urzędowe. To znaczy, to są budżetu państwa pieniądze, ale jeżeli chodzi o zadłużenie, należności od dłużników, to na koniec tutaj czerwca wynosiło to, te należności wynoszą 1 543 672 zł. Bo fundusze alimentacyjne są już finansowane z budżetu. Z budżetu, tak. To jest zadanie zlecone dla gminy do realizacji, na to dostajemy pieniądze. Niemniej jednak, zgodnie z ustawą, prowadzimy postępowanie z dłużnikami, czyli zgłaszamy dłużników do Krajowego Rejestru właśnie do WIK-u. 65 osób jest zgłoszonych, wypisywane są wnioski do prokuratora o ściganie za uchylanie się od wniosku alimentacyjnego. 9 takich, w tym półroczu 9 takich wniosków poszło do prokuratora. O zatrzymanie piszemy też wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Czyli większość składa z tego tylko 9 poszło wniosków o dość. Nie każdego wysyłamy do prokuratury, bo jeżeli mamy wywiad i z wywiadu wynika, że ta osoba nie ma środków do życia, więc taką osobę też nie wysyłamy. Tam, gdzie są jakiekolwiek dochody, to tam wysyłamy. Jeżeli osoba zobowiązana do alimentów, unika. Tak. Wysyłamy tylko tych, co unikają płacenia. Natomiast jeżeli nie posiadają środków do życia, no to tutaj. I co jeszcze? No i też piszemy pisma do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową tych osób. I 5 wniosków poszło do Urzędu Pracy właśnie o aktywizację. Co jeszcze? Za niektóre osoby opłacamy składki na ubezpieczenie zdrowotne. W sumie w pierwszym półroczu opłacaliśmy za 52 osoby. Za 27 osób korzystających z zasiłku stałego, z ustawy o pomocy społecznej i za 25 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Składki emerytalno-rentowe to głównie są opłacane dla osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne. Wypłacamy w ośrodku pomocy społecznej stypendia dla uczniów. I są w tym półroczu wypłacaliśmy dla 93 uczniów, otrzymało stypendia do tej pory i zasiłki szkolne. Jeżeli chodzi o stypendia, to tam trzeba spełniać kryteria dochodowe, czyli takie jak w ustawie o pomocy społecznej.
ten dochód nie może przekraczać 456 zł na osobę w rodzinie, żeby dziecko mogło dostać stypendium. Natomiast jeżeli chodzi o zasiłki szkolne, one są przyznawane bez względu na dochód rodziny i są wypłacane w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, takiego jak na przykład jakieś nieszczęście w domu, śmierć rodzica albo pożar, czy jakieś zdarzenie losowe, tak, które powoduje, że po prostu rodzinie trzeba pomóc. No i wydajemy też kartę, polską kartę dużej rodziny, gdzie do tej pory wydane zostało 249 kart dla 49 rodzin. I jak ta karta funkcjonuje u nas? To znaczy, no my wydajemy. To jest, ja mówię o tej ogólnopolskiej, jeżeli chodzi o naszą lokalną, zostało to tak jak było powiedziane przez pana zastępcę wójta, została uchwała uchylona z uwagi na to, że tam tryb wejścia w życie był, nie pamiętam jak to tam było w naszej uchwale, było chyba z dniem podjęcia. Wojewoda nasz nadzór stwierdził, że powinno być w terminie wejście w życie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Aczkolwiek tutaj są też i stanowiska różne, bo z kolei ogólnopolski wojewoda zrobił odwrotnie, tak? Było ogłoszone, że 14 dni od ogłoszenia w dzienniku wojewoda bodajże opolski to był, tak. Powiedział, że z dniem wejścia tutaj chodziło w grę, czy to jest prawo miejscowe, czy nie. I tutaj, no i tam jeszcze też była taka, może nie zarzut, ale taka sugestia, czy nie należałoby w opłatach za wodę zmienić najpierw tej opłaty, gdzie na początku roku są ustalane taryfy za odbiór wody. I że tutaj było tak w opisie wojewody, tak, że tutaj należałoby się no może nie zastanowić, ale najpierw zmienić tą ustawę odnośnie ustalania cen i wody. I stąd została sprawa tej naszej karty lokalnej odłożona, bo w tym roku już były ustalane taryfy za odbiór wody i ścieków, więc trudno ingerować teraz w tą uchwałę Rady Gminy, natomiast można temu się przyjrzeć już w przyszłym roku przy ustalaniu, przy podejmowaniu tak uchwały przez Radę i zastanowić się, czy tutaj możemy udzielić tej łupki, tak, i w jakiej wysokości. A czy z Państwa strony są jakieś działania polegające na tym, żeby jakoś aktywować lokalnych przedsiębiorców, czy sklepy, czy jakieś firmy, które ewentualnie mogą wspomóc takie rodziny udzielając rabatu i takie umowy współpracy z gminą, żeby nawiązać? Czy robimy? No, my często korzystamy też z pomocy przedsiębiorców, teraz organizowaliśmy. Ale myślę pod kątem konkretnie tej karty, tak? Pod tej karty. Żeby była taka lista, ta karta, jeżeli ona miała być wydana na mieszkańców i nazywała się kartą czernicką, żeby ci mieszkańcy z tych rodzin wielodzietnych mogli wykorzystać na terenie też Czernicy i tam ościennych miejscowości, ale żeby ona była wykorzystywana, tak? Żeby nie to było, że kolejny plastik dokładnie portfelu, który no, ma korzyści przynosić. Tak, stąd też były przygotowane takie listy intencyjne do przedsiębiorców na terenie naszej gminy, gdzie zwracaliśmy się może nie tyle, ale tylko pan wójt właśnie z taką informacją, że będzie realizowana taka karta, że zaprasza przedsiębiorców do włączenia się do programu i że za na przykład udzielenie ulgi na przykład takiego przedsiębiorcy w zależności od tego, co prowadzi. Tak. No tutaj gmina oferowała taką promocję, tak, tego przedsiębiorcy, chociażby poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy i tutaj jednostki, która realizuje poprzez danie takiej informacji na przykład, czy to na sklep, czy to na zakład, czy to na firmę, że ten przedsiębiorca przyjazny jest rodzinie, czy tutaj realizuje kartę dużej rodziny. Że takich pism zostało wysłane? To znaczy, nie zostało, wstrzymaliśmy po prostu akcję z uwagi na to, że uchwała została
że została uchwała nasza uchylona, więc jak wstrzymaliśmy działania i przystąpimy do tych prac pod koniec roku. Już za kartę powstanie to moja firma deklarowała, bardzo chętnie przystąpi. Tutaj... No, mi się wydaje, że to, że uchwała ma coś, nie wiem, w przyszłym roku, czy to takie działania można rozpocząć już teraz, żeby szerszym kręgiem się zatoczyły, tak? Znaczy, no bo to jest powiązane też z kartą, bo to wtedy Rada Gminy uchwalany jest wzór karty tej lokalnej z jakimś logo. Czyli Pani, że to są najmniejsze, najmniejsze detale, tak? Czyli wzór karty i logo. Ta karta ma w sobie kwestię rabatów, ulg, żeby ona służyła ludziom, ale nie żeby była właśnie plastikiem. To ale dlatego, że jeszcze nie mamy programu, nie mamy kraju. Ale musi to się wiązać z uchwałą. To musi się. Tak. Nie można czegoś działać. A dlaczego nie można już wcześniej rozmawiać z przedsiębiorcami? No bo nie wiadomo, czy następna uchwała nie zostanie uchylona. No chyba logiczne, nie? No ale wiem, pod jakim kątem tworzy to uchwałę też, tak? Nie. Moim zdaniem to się wiąże ściśle z uchwałą i to powinno się zacząć wtedy, kiedy rzeczywiście... Bo przedsiębiorca, jeżeli podejmie decyzję, tak, że przystąpi do programu tutaj z gminą na zasadzie partnerstwa, udzieli jakiejś ulgi, to musi wiedzieć komu, tak? Czyli ja przyjdę do niego osoby, musi jakoś zidentyfikować, komu ja mogę udzielić tej ulgi. Tak, tylko chodzi nam o te rozmowy, tak? No bo nie jest problem na terenie gminy naszej, nie ma mnóstwo tych firm, tak? Kwestia porozumienia się nawet do czasu stworzenia uchwały, czy ewentualnie Pan by myślał o takim przystąpieniu i jakie mógł Pan ze swojej strony zaoferować, czy rabaty, czy ulgi, czy co, tak? Myślę, że Pani, że tutaj nie będzie za późno, jeżeli powiedzmy przystąpimy, tak, do pracy nad nową, nad naszą lokalną czernicką kartą tej dużej rodziny, że będzie wtedy czas na to, żeby wystąpić do przedsiębiorców i żeby to szło jedno za drugim, tak? Przystępujemy do programu, występujemy do przedsiębiorców i wtedy już po prostu jak będzie uchwała, podpisujemy porozumienia. Działać razem. Przygotować się później uchwały. A potem już wiem, że do tego ściągam z tych przedsiębiorców, w ciągu tygodnia dwóch mam już kartę taką, że... Ale na tej karcie, bo to na tej karcie to... Ja wiem, że karta jest tylko kartą. Dokładnie. Tak, dlatego może nie rozumiem sensu. Chodzi mi o to, że teraz jest łatwiej, jak nie ma takiej presji czasu, że ta uchwała wchodzi, nawiązywać gdzieś kontakty z tymi przedsiębiorcami. A potem, jak już będziemy mieć gotową uchwałę i wiemy, że ona wchodzi, to ja wiem, że mam listę przedsiębiorców, do których dzwonię, ściągam ich do siebie, podpisujemy umowę. A nie, że wtedy ja zaczynam wyszukiwanie, pisanie i to się wszystko rozciąga w czasie. Jeżeli chodzi o może ja tak bardziej działam, że lepiej to realizuję, a potem już tylko dopinam, tak? Tak, tylko że jeżeli chodzi o wykaz przedsiębiorców, to są rejestry, więc tutaj nie ma problemu, więc na terenie gminy wiemy, jak są. Okej, dobrze. Skończmy to. Myślę, że wspieranie rodziny, rozdział 8.5.206. Wróćmy. To jest pierwsza strona. Tak. To jest na trzeciej stronie, tak? Na pierwszej. A nie, Pani Palmacyjna, ja mam tabletę, czy co? Aha, dobrze. No to na trzeciej. Na wspieranie rodziny. Pod tym wspieraniem rodziny. Ile rodzin jest objętych? 12 rodzin, tak? Tak, jeżeli chodzi tutaj o ten rozdział 8.5206, więc to jest wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia oraz podróże służbowe asystenta rodziny. Ilu mamy asystentów? Jednego. Mamy jednego asystenta, jedną panią, która ma w tym momencie 12 rodzin objętych asystenturą, jedną rodzinę monitoruje. I tutaj w części wynagrodzenie tej pani będzie pokryte z programu ministerialnego, bo wystąpiliśmy do ministerstwa właśnie z wnioskiem o środki na zatrudnienie asystenta i otrzymamy około 15 tysięcy rodzin. Czym się różni asystowanie rodzina, czy monitoring? Jeżeli chodzi o pracę asystenta, rodzina objęta pomocą, czyli asystent rodziny wchodzi i pracuje z tą rodziną. Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, czy trzy
czy w zależności od potrzeb, tak, wspierają, czyli kontaktuje się ze szkołą, ze środkiem zdrowia, uczy tą rodzinę podstawowych funkcji w miarę możliwości, tak. Natomiast monitoring to jeżeli po prostu nie ma już potrzeby pracy z tą rodziną, bo na przykład rodzina powie, że nie życzy sobie już asystenta, sama zakończy pracę z rodziną albo z asystentem, albo asystent rodziny doszedł już do wniosku z pracownikiem socjalnym i z koordynatorem, bo tutaj asystent współpracuje ściśle właśnie z pracownikiem socjalnym na rejonie, którego mieszka właśnie ta rodzina. Jeżeli dojdą do wniosku, że tam już nie ma potrzeby pracować z rodziną, bo chwilowo rodzina była w kryzysie, tak, i pomogło się tej rodzinie, także teraz już w miarę funkcjonuje, to jest objęta monitoringiem i wtedy już asystent rodziny raz na miesiąc, przez 3 miesiące, przeważnie raz w miesiącu wchodzi do rodziny, tak, i sprawdza, rozmawia z rodziną, czyli monitoruje, czy ona sobie czyli radzi. Czyli jego wizyty są dalsze, tak? Tak, bo tutaj raz na miesiąc, ewentualnie z rodziną, z którą pracuje, tak co najmniej raz na pewno, a jest taki, że jest 3 razy i 4, w zależności od tego. Jest to osoba, ten asystent, która pracuje normalnie 8 godzin i przez te 8 godzin do rodziny odwiedza, tak? Tak, ma zadanie wyczuć pracy, ma 8 godzin pracować dziennie, zajechał pojechać do rodziny popołudniami, niekoniecznie od 8 do 15 czy do 16, ale w zależności od tego, jak potrzebuje dojechać, to jedzie popołudniami, zobaczyć też, jak rodzina funkcjonuje, co te dzieci robią, czy mają odrobione lekcje, no tak to przynajmniej. Dobrze. No to ja nie mam uwag do tego. Tak, świadczenia rodzinne to jest po prostu... Wykonanie na poziomie 53%. Tak. To jest zadanie zlecone gminie, więc tutaj środki dostajemy z budżetu państwa i jakie środki nam są potrzebne, to raczej są pokrywane z budżetu państwa. To jest większe wykonanie, ale tak jak powiedziałam, środki dostajemy, mamy zabezpieczone. Ale co, będzie większy przypływ jeszcze, skoro wykonanie na półrocze już przewyższyło to 50%? To znaczy my co miesiąc składamy potrzeby w Urzędzie Wojewódzkim i dostaniemy środki, także tutaj tam zwiększamy spraw. Sukcesywnie do końca roku on na pewno będzie wyższy, bo dochodzą nowe świadczenia albo są podwyższone świadczenia i tutaj już wojewoda nam zapewnia środki na realizację tych zadań. W tym paragrafie, w którym paragrafie 2300 zakupie usług pozostałych, co się dzieje? Zakup usług pozostałych, powiem szczerze, że tak dokładnie, to nie wiem, co tam jest, ale... To jest zaraz mamy zakup usług pozostałych. Tam są różne, część opłat na pewno, tak? Tam jest zero zero wszędzie. Ale gdzie to się? Ale to są opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. To są niżej z tytułu usług telekomunikacyjnych, czy nie? No tutaj są różnego rodzaju usługi, które są świadczone. Pozostałe, że może być, nie, energia jest 42,60, więc tutaj nie ma prądu, ale wszystkie pozostałe usługi, które w klasyfikacji budżetowej nie zaliczają się do 42,70, nie mają poszczególnionych tego oddzielnych podziałów klasyfikacji, to wtedy wszystkie pozostałe są 4,300 usług. No dlatego pytanie, jakie są akurat tutaj, bo nie jest to poszczególnione, nie? Nie, bo tutaj jest tak nazwa. Paragrafu, ale powiem szczerze, że nie. To mogą być różnego rodzaju usługi pocztowe albo... A, no tak. No usługi pocztowe, prowizje bankowe, bo wysyłamy świadczenia dla mieszkańców, szczególnie właśnie zasiłki pielęgnacyjne i te świadczenia pielęgnacyjne, więc to są głównie opłaty pocztowe. I też część opłat za telefon jest dzielona, także te koszty są podzielone między
właśnie 19, rozdziałem 19 a 12. Następny rozdział to są zasiłki, tak? Składki na ubezpieczenia zdrowotne, to już jak wcześniej powiedziałam, tak? To są opłacane za osoby, które pobierają zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne. I tutaj 53% wykonanie, ale jest to też zadanie zlecone i też tutaj mamy zapewnione środki. Raczej nigdy nam nie brakowało, także w miarę potrzeb po prostu otrzymujemy je. Otrzymujemy z budżetu państwa. Jeżeli chodzi o zasiłki i pomoc w naturze, więc tutaj są, tak jak wspomniałam wcześniej, zasiłki celowe, specjalne, celowe, okresowe i plan, jeżeli chodzi o wykonanie, jest 49%, niecałe 50%. Także w miarę tutaj kontrolujemy, zasiłki schodzą tak, tak powiem, sukcesywnie, zgodnie z planem. Dodatki mieszkaniowe. No tutaj ten zakup materiałów za 8 zł to po prostu czyt. Ale 3 zł wydane. A w dodatkach energetycznych? Tak, dodatki mieszkaniowe. A powiem dlaczego, bo tam jeżeli chodzi o wypłatę dodatków energetycznych, to zrobiono tak, że tam bodajże 2% wypłaconych dodatków, to gmina może sobie wziąć, gminie przysługuje właśnie tam te 2% od wypłaconych na obsługę tych dodatków. I to tak wyszło, 8 zł od tej kwoty i mamy 8 zł, że tak powiem, na obsługę dodatków energetycznych. To właśnie wykonanie też tutaj jest 52%. Jest to, jeżeli chodzi o dodatki mieszkaniowe, jest to zadanie własne gminy, na dodatki energetyczne dostajemy dotacje z budżetu państwa. Jak będzie wyglądało do końca roku, myślę, że powinno nam wystarczyć, jeżeli nam brakną to grosze, no ale wtedy będziemy śledzić, bo jeżeli gdzieś w innym rozdziale nam zostanie, to będziemy wnioskować tutaj do pani skarbnik o przesunięcia między rozdziałami. Następny rozdział to jest 852.16, to są zasiłki stałe. Tak jak wspomniałam, one po prostu są wypłacane dla osób, które ze względu na wiek albo stan zdrowia nie mogą zarobkować, to znaczy nie mają świadczeń emerytalno-rentowych i nie przysługuje im emerytura renta, stąd z pomocy społecznej mogą otrzymać taki zasiłek stały. To są dla osób, które po prostu nie mają własnych dochodów, których dochód nie przysługuje. Może zabraknąć do tak, to jest wykonanie 61%, jeżeli chodzi o zasiłki stałe. Jest to zadanie takie współfinansowane, 80% są to środki budżetu państwa, 20% środki urzędu gminy. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie tych środków, to jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby budżet gminy, budżet państwa nam nie dał na realizację tego zadania. Jest to takie świadczenie jak renta dla osoby, więc tutaj raczej środki muszą być zabezpieczone, bo gdybyśmy nie wypłacili, no to osoba by pozostała bez środków do życia. I tak na marginesie ten zasiłek stały wynosi 529 zł w pełnej wysokości, ale jeżeli rodzina ma chociażby zasiłek pielęgnacyjny, to on jest pomniejszany o ten zasiłek pielęgnacyjny, czyli o te 153 zł. To są takiego rzędu. Tak jak słyszałam, że mają się na jesień około we wrześniu zmienić kryteria dochodowe i kwoty zasiłków i zobaczymy, jakie będą, bo od kilku do tych lat są w tej samej wysokości i kryteria i wysokości zasiłków. Także tutaj tak daje tylko zasiłki stałe. Jeżeli chodzi o środki pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej, wykonanie też w granicach 49%. Więc tutaj jest całe utrzymanie ośrodka, to jest wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Ilu pracowników jest takich zatrudnionych na umowę o pracę? W ogóle w ośrodku? Tak.
To jest 14. Wielki kierownik, główny księgowy, płaca kadry do spraw organizacyjnych, czyli pan w sekretariacie, świadczenia rodziny, fundusz alimentacyjny, 6 socjalnych, asystent rodziny i pani sprzątająca, to jest 15 osób. I jeszcze i też 4 opiekunki zatrudnione na umowę o pracę, ale które wykonują pracę w ramach 3 etatów. Czyli w sumie 15 i 4 to 19 osób. No i w tym rozdziale też są różne, to znaczy te wszystkie wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, czyli tutaj zakup usług pocztowych, opłaty za telefon, usługi. Dodatkowym wynagrodzeniem osób jest 13 chyba jeszcze, tak? 40? Tak. Nie 13. Czy odprawy? To są tego 13. Tylko 13. Tak, 40. No bo one już co, więcej nie będą wypłacane w tym roku? Nie. Czyli zostaje 49 tysięcy? Tak. Do wykorzystania na coś innego. Znaczy 49? Nie, 40 wydane jest, 49. Aha. Pozostaje różnica. Między 60 a 11, tak? Niecałe 11, 10 z rośnikami. 10 020 chyba wyższa, więc do tego nie są 24. No, badania okresowe, tak, pracowników, podróże służbowe, głównie pracowników. Wynagrodzenia bezosobowe? Wynagrodzenia bezosobowe. 21,70. To z umowy zlecenia. Dlatego? Umowy zlecenia osób, to jest wynagrodzenie dla informatyka, później informatyk, komunikator zatrudniany na umowę zlecenia. Opiekunki środowiskowe, ale są w innym rozdziale. A te opiekunki to nie na etat, na etat, pani mówiła przed chwilą, te 4? Na etat, tak. No. Nie, ale my nie zatrudniamy na umowę zlecenia opiekunki. Mamy 11 osób, 9 osób zatrudnionych dodatkowo na umowę zlecenia, które świadczą pracę 2 godziny dziennie, czasami, bo 2 razy w tygodniu, bo 4 godziny tylko w celu zdrowia. Opiekunki środowiskowe, czterech etacie, które mają umowę zlecenie, to są osoby, zatrudnione, które świadczą usługi opiekuńcze, głównie u osób chorych albo u osób starszych, które wymagają pomocy innych osób. Więc one albo pomagają w prowadzeniu gospodarstwa domowego, czyli robią zakupy, sprzątają, mieszkają. To nie jest asystent. To nie jest asystent. To jest wykonują swoją pracę, asystent nie wyje okiem, nie sprząta, tylko on ma inne zadanie, wyprowadzić, tak powiem, rodzinę na prostą, tak? Natomiast opiekunki pomagają, czyli sprzątają, robią zakupy. No i czasami jest tak, że po prostu... Czyli taki opiekunek jest w zależności od potrzeb, czy ogólnie? W zależności od potrzeb. Po prostu jeżeli jest opiekunki, które mamy zatrudnione na etacie, mają pełną liczbę godzin, tak? Nie możemy zatrudnić, a potrzebujemy kogoś na przykład w danej miejscowości na 2 godziny dziennie albo na 4 godziny w tygodniu, no to wtedy podpisujemy umowę cywilnoprawną z jakąś sąsiadką z reguły albo z inną osobą, która podejdzie do tej osoby starszej 2 razy w tygodniu, zrobi zakupy, kupi leki, tak? Zgarnie, ogarnie mieszkanie, posprząta i... No, czyli w ramach pracy są to osoby, które gdzieś tam doraźnie są zatrudniane po prostu w ramach takich prac pomocowych dla mieszkańców, tak? Tak. No. Zakup materiałów wyposażenia, to jest 30 tysięcy, prawie 8 dla coś jeszcze będzie planowane, tak? Tak, to znaczy... To jest podstawowy jakiś papier? No to są materiały, materiały biurowe, tak? I tutaj czy coś będzie takie bieżące. Nie mamy zaplanowanych jakichś większych, tylko bieżące. Tak, utrzymanie. To też jest zakup usług pozostałych, tak? Czyli to tak jak mówiliśmy wcześniej, mogą być różne rzeczy. Tak, czyli tutaj te opłaty pocztowe i inne.
tyle komunikacyjne, karne, to tutaj jest za 46%. A no właśnie, bo teraz telefon to chyba dostanie od bardzo, tak? Tak. A tutaj no, tak sumować to wszystko, to tak i troszeczkę wychodzę do opłaty radników. Ktoś w ogóle myślał o tym, żeby gdzieś tam ewentualnie porównać, bo mamy tylko te wset, mamy tylko te, czy mamy dialog do religijny. My mamy umowę taką, że w ramach abonamentu dzwonimy bez limitu. No jest, to, jest to opłata, my zmieniliśmy na, powiem tak, my też rodzimy i to już jest trzecia nasza umowa, gdzie po prostu przechodzimy na inny abonament, na korzystniejszy. No w tej chwili za tą opłatę w ramach tego abonamentu mamy rozmowy, połączenia bez limitu do komórek, na komórki i na telefony stacjonarne. Więc tutaj śledzimy jakby ofertę, ofertę z telekomunikacji i są zmieniane. No i odpisy. No to wiadomo. Tak. A po prostu duże krajowe służbowe to są jakieś wyjazdy takie? To są głównie wyjazdy pracowników socjalnych teren, bo tutaj każdemu pracownikowi przysługuje zwrot kosztów do jazdy. No i wyjazdy na szkolenia, tak, czyli po prostu tam, gdzie potrzeba. To te szkolenia pracowników i usługi opiekuńcze, tak? I czy jeszcze coś? Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. No to, to tutaj właśnie w tym rozdziale są te cztery opiekunki i opiekunki na umowę zlecenia, tak? Czyli osoby zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej na wykonywanie usług opiekuńczych. I tutaj też są podróżne. Czyli wiecie, że nie było tych usług, jeśli chodzi o nadmiarne zasobowe? Nie. Nie. Opiekunki są w tym osobnym paragrafie 28. Tutaj właśnie są te cztery opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę i było 9 opiekunek środowiskowych zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Tutaj też są wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia, tak, i podróże służbowe, czyli zwrot kosztów przejazdu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Mało jeżdżą. To znaczy, mało jeżdżą. No bo tylko za 243 zł. No jest, powiem tak, jedna pani jeździ motorowerem, taką tą motorynką, tak, więc tutaj bodajże tam ryczałt miesięczny wynosi chyba 40 zł zgodnie z rozporządzeniem, jeżeli chodzi o zwrot kosztów przejazdu, ten ryczałt miesięczny. Natomiast... To już na jedną panią by wyszło 240 zł. A reszta rowerami? No i panie też jeżdżą rowerami. Po prostu nie mają się czym przemieszczać. No i tak to wygląda, bo mogą jeździć środkami komunikacji, tak? Ale środkami komunikacji za dużo może by im czasu też nie schodziło. Dlatego mówię, że mało jeżdżą, tak. Z tego zestawienia wynika, że jest tylko 240 zł. Jeżeli pani mówi, że jedna pani ma około miesięcznie 40 zł, a jest to pierwszy kwartał, czyli tak naprawdę ta pani wyjeżdża całą tą. Dokładnie. A pozostałe opiekunki jeżdżą wszystkie rowerami. Tak. Tak, tak. Albo pracują w danej miejscowości, tak jak na przykład pani, która mieszka. A może obawiać, że mało jeżdżą tych ludzi? Nie, no nie mogą, absolutnie nie mogą nie jeździć do tych ludzi, dlatego że każda opiekunka ma kartę. I po drugie, te osoby odpłacają za usługi opiekuńcze, więc nie tylko pani opiekunka się spóźni, to my już się mamy, tak? A gdzie jest, a kiedy będzie, a dlaczego nie zostałam powiadomiona? Także to nie jest tak, opiekunka musi być, bo zresztą każda opiekunka dostaje też kartę pracy. Więc jak ona jest u podopiecznej, czy u danej osoby... I po prostu, że w tym rozdziale tych opiekunek jest dużo, tak? Od 4 do 8. Tylko, aha, czasami są to osoby, które są bliskie. Ale mnie tak. Czasami po prostu mieszka w tej samej miejscowości. Jest to tak zwana, no nie może pomóc sąsiedzka, ale po sąsiedzku osoba zatrudniona, która najbliżej mieszka, bo jest tak, że trzeba do tej osoby zajść do południa, tak, żeby pomóc jej w higienie osobistej tam z rana, tak? Pomóc się umyć, zjeść śniadanie i czasami jest tak, że trzeba pójść na godzinkę wieczorem, żeby z kolei położyć ją, pomóc jej się umyć, rozebrać, położyć ją spać. No jest to tak różnie.
dużo osób, zresztą panie na umowę zlecenie, to staramy się z tej miejscowości, żeby były zatrudnione. I jeżeli to są tutaj usługi opiekuńcze i pozostała działalność i tutaj jeżeli chodzi o środki, co w tym się mieści, więc tutaj są tak, jest ten program, jeżeli chodzi o program dożywiania dzieci i dorosłych, czyli cały program. Szkoła daje notowanie z tego, że widzi, że jakieś dziecko na przykład jest niedożywione, jak to ma zrobić? Szkoły zgłaszają, ale szkoły też mają możliwość dania dziecku posiłku, zgłoszenia dziecka bez naszej decyzji. Także jeżeli szkoła zgłosi, bo część dzieci jest dożywianych, czyli z wniosku, to co rodzice, to rodzice, ale część dzieci właśnie my przeprowadzamy wywiady, pracownik socjalny przeprowadza, wnioskuje objęcie dziecka dożywianiem i my zgłaszamy szkole i szkoła wydaje posiłki temu dziecku, ale też w ramach programu każdy dyrektor może do 20% z ogólnej liczby tych dzieci dożywianych z ośrodka pomocy społecznej dać dziecku posiłek, tylko zawiadamia nas, które to dziecko otrzymuje posiłek. Chodzi mi o to, czy jest taka współpraca właśnie szkoły jest. I obsłuży, że nie ma na terenie naszej gminy dzieci, które w szkole są głodne. To znaczy, no ja uważam, że nie ma, bo współpracujemy na bieżąco z dyrektorami, nawet gdyby dyrektor czy szkoła zauważyła, że jest dziecko głodne, to może nawet dać bez ośrodka. Jeżeli ma ten limit 10%, a tak się nie zdarzyło, że jest dziecko głodne, ale nie może dać bez decyzji, tak, no to on zgłasza nam my, jeżeli chodzi o dożywianie, to decyzje są wydawane tak, żeby każde dziecko po prostu zjadło ten posiłek. Jeżeli dziecko uważa i chce zjeść, to nie ma decyzji odmowy, jeżeli chodzi o dożywianie. Także myślę, że nie powinno być dzieci głodnych, bo tutaj już szkoła, gdyby zauważyła, to na pewno by dała albo by powiadomiła ośrodek pomocy społecznej. A jest taka sytuacja, że też nam szkoły właśnie zgłaszają, że widzą potrzebę na przykład udzielenia posiłku, dania takiemu i takiemu dziecku i wtedy już my przeprowadzamy wywiad, tak, robimy dokumentację, to dziecko jest zgłaszane do dożywienia, że raczej nie powinno być. Tutaj do końca to już nie mam. Tutaj mam pytania a propos tego, że jest ten dyżur i radcy prawnego i co tam jeszcze jest u Państwa? Psycholog? Tak, psycholog. U nas? Tak. I odkąd gdzieś rzucę, otworzę sobie stronę innego ośrodka, to jest stała ikona, która pojawia się praktycznie systematycznie co miesiąc. Dyżur odwołany, w dniu takim. Dyżur odwołany i chyba od zeszłego roku był jakiś w ogóle dyżur. Nie, to nie jest tak prawdą, tak, że prawie każdy. Nie, naprawdę, może sobie nawet wejść na stronę. Dyżur psychologa odwołany 21 stycznia, idę dalej. Dyżur psychologa odwołany 10 marca, tak, idę dalej. Te dwa miesiące. Dyżur psychologa odwołany w kwietniu 21 i 28. I tak mnie to się rzuca w oczy, że co ten dyżur jest, to on jest odwoływany. Co jest tego przyczyną? Czy może ten psycholog jest należałoby zgodnąć się za inną osobą? Odwołać. Skoro no, odwołać tego, który tak się nie powołuje, tak? Jeżeli chodzi o pani psycholog nigdy dyżurów nie odwoływała, a w tym roku miała problemy swoje własne. Zdrowotne i stąd po prostu tak jest, a nie inaczej. Zresztą tutaj, gdyby była taka potrzeba, to też można było skorzystać z usług innego psychologa, no, ale ludzie nam nie zgłaszali. Także tutaj nie było wcześniej. Proszę prześledzić lata poprzednie, tam nie było psychologa. Znaczy, jak patrzyłam do szloku, chyba to jeszcze do szloku, jak patrzyłam, to też tam bardziej prawnie. Od września to też było często. No to mówię, psychologa bardzo sporadycznie w ostatnim czasie, tak ze względów osobistych pani psycholog o czym zgłaszała, a że mieszkańcy jakby nie zgłaszali tutaj takich pilnych spraw, więc nic się nie działo, to przyszli za tydzień do psychologa
Natomiast jeżeli chodzi o prawnika, no zdarza się, że po prostu pani, która obsługuje tam, ma jakąś sprawę w sądzie, nie może być, no to wtedy też jest odwołany, ale jeżeli jest taka potrzeba, to zarówno psycholog, jak i prawnik świadczy usługi w tych pozostałych tygodniach do tego limitu, jaki tam ma na dany miesiąc, także też nie zostawi osoby bez wsparcia. No jest to różnie. To też jest łatwiej, jak ludzie mają ustaloną datę, godzinę, bo też jeżeli on wie, że od tego dnia ten prawnik czy tam psycholog będzie, no to on przyjdzie, a jak on ma zadzwonić i się umawiać konkretnie na wizytę, to już ludzie mają taki dystans, tak? Ale tutaj jest konkretny dzień i konkretna godzina, tylko przypadki losowe też się zdarzają, no każdemu z nas, tak? Czy jakaś choroba, czy... Pamiętanie, śledząc ten dyżur psychologa ostatnio, to te wypadki losowe to się zdarzają no, bardzo często, nie? No są takie sytuacje, to może właśnie pomyśleć na jakieś zastępstwo na ten okres, skoro ktoś ma kłopoty. Jeżeli będzie się to zdarzało często, to zresztą to pomyśl, można jak najbardziej pomyśleć, ale do tej pory nie było zgłaszanych takich potrzeb, bo pani psycholog była za tydzień, gdzie po prostu jeżeli trzeba było, to dłużej siedziała i nie zostawiła nikogo bez wsparcia. Tak samo było też i z prawnikiem. Także ta pomoc była udzielana. A tutaj, no tak jak mówię, no czasami są różne zdarzenia losowe, no tutaj też. Jeżeli pani prawnik miała sprawę w sądzie, czy nie mogłam tym danym nie być. Dużo mamy osób, które mają zaskoczone wykonanie prac społeczno-użytecznych? To znaczy zasądzone? To głównie o tych dłużników alimentacyjnych chyba chodzi, tak? Nie. Bo kto społecznie sprawuje pieczę nad takimi osobami, które mają sądowne na przykład nakazy wykonania jakiejś tam ilości godzin czy miesięcznych? To pozostaje poza ośrodkiem pomocy społecznej. Bo pracę społeczną użyteczną to jest coś innego. Ale nie chodzi o takie nakazy sądowe, że właśnie do wykonania jakieś tam pracy społeczne mam. To są ileś godzin. Tak chodzi mi o to, kto do mnie zawiaduje, tak? Bo ja myślałam bardziej, że no, bo do mnie na wsi też nie. Na przykład przychodził i zgłasza się do sądu sami. Ale to jest kogo przychodził? Sądu. Bezpośrednio, tak? Poza GOPS-em. Nie. To do mnie przychodził z GOPS. Nie, z GOPS-u na pewno nie z GOPS-u. Nie ma nic. Absolutnie. Z biegu. Nie, bo to jest poza ośrodkiem pomocy społecznej. Ja wiem, że sąd zawiadamia urząd gminy, tak, gminę o tym i z tego co słyszałam kiedyś, nie wiem jak teraz jest, to ZG kierował, tak, i że tak powiem, dawał możliwość odrobienia tym ludziom, tak, tego mandatu kary, czy tam, no właśnie. Czy tej kary, tak? Natomiast to pozostawało zawsze poza ośrodkiem było. Natomiast prace społecznie użyteczne to jest coś innego. To jest po prostu aktywizacja osób bezrobotnych. Czyli po prostu na zasadzie porozumienia gminy z Urzędem Pracy. Gmina może skorzystać, właśnie złożyć wniosek do Urzędu Pracy o przydzielenie pracowników, osób w ramach prac społeczno-użytecznych. Taka osoba pracuje, kto to może być skierowany do takich prac społeczno-użytecznych? Osoby, które korzystają z pomocy społecznej i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Czyli tutaj musi być takie powiązanie. Aha, czyli nie mogą być osoby tylko bezrobotne, nie korzystające ze świadczeń. Nie, musi korzystać z pomocy społecznej. Także jeżeli korzysta z pomocy społecznej... No bo jest krowa z roboty tylko po to zarejestrowane w Urzędzie Pracy, żeby mieć opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, a taką pracę bo nie otrzymują od tego wynagrodzenia za dobrą pracę. Otrzymują to jest na nicach tam 7 zł za godzinę, z tego 60% pokrywa Urząd Pracy, 40% ze środków unijnych. Taka osoba za miesiąc zarobi około 300 parę złotych. Jeżeli pracuje, a ile może pracować? Może pracować 10 godzin tygodniowo, 40 godzin w miesiącu. I stawka też jest ustalana za godzinę przez Urząd Pracy. Czyli to nie jest jakaś tam dowolna, tylko w zależności od tego, jak Urząd Pracy ustali, jak my wypłacamy. Tylko u pani jest Ale wiesz, to nie, tylko mogą być... Co?
Jest więcej, jest 11. Kiedyś nie było, więc w zasadzie lata nie było, nie chciałem. Ale szkoda, że tylko te osoby, które korzystają ze świadczeń, że nie mogą też normalnie inni, różni, bezrobotni na terenie gminy, tak? Osoby dorosłe. Bezrobotnych jest dużo, które nie chcą pracować. No dlatego o tym, ale widzisz, nie mogą nawet. Jeżeli oni korzystają ze świadczeń, to nie mogą uczestniczyć w tym. To jest, jest więcej osób, bo 10 osób, które pracują też nie tylko w ośrodku pomocy społecznej, ale też w jednostkach organizacyjnych gminy. W ZGP-u jest 2 osoby, w szkole podstawowej w Czarnicy jest 1 osoba, w gimnazjum jest 1 osoba, w Chrząstawie jest 1 osoba, w Dobrzykowicach jest 1 osoba i w bibliotece jest 1 osoba. Także u nas jest 2 osoby, bo chciałabym to czy pani na terenie naszej gminy są jakieś rodziny, które naprawdę potrzebują jakiejś takiej opieki całodobowej? Czy mamy wiedzę na ten temat? Na temat jakichś takich właśnie patologii typowych, że nie wiem, jakieś krzywda dzieciom się dzieje, czy... Znaczy, jeżeli są interwencje, no trudno nam powiedzieć, jeżeli do nas dotrze informacja, że coś się dzieje, to automatycznie tak reagujemy, czyli pracownik zaraz skądkolwiek by nie był sygnał, zaraz pracownik jedzie sam czy z drugim pracownikiem socjalnym i podejmuje jakąś interwencję w zależności od tego, co się dzieje. Natomiast jeszcze są osoby, które wymagają całodobowej pomocy, no myślę, że na pewno są niektóre też zostały skierowane przez. Ale to jeszcze jedna właśnie osoba oczekuje na skierowanie, na jakiejś zasadzie, że ona oczekuje, no może dostać, nie musi. To wygląda? Znaczy nie, decyzja już jest wydana, musi być skierowana, bo się to no, jest to osoba samotna, która nie ma osób zobowiązanych, to znaczy osoba starsza, ale nie ma dzieci. Jest to mężczyzna, który nie miał rodziny i teraz wymaga całodobowej opieki. Opiekowała się nim dalsza rodzina, dalsi krewni, ale powiedzieli, że po prostu nie są w stanie. No i tutaj nie możemy zapewnić całodobowej opieki, stąd ta osoba dostała skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. I w tej chwili do Oławy i w tej chwili czeka na, że tak powiem, na miejsce. Czyli decyzję o umieszczeniu też już dostała od starosty powiatu ławskiego i czeka na miejsce. No, a miejsce jest udzielane w zależności od tego, jak się zwolni. Może tutaj czyli nie ma, nie, bo po tym koszcie tego DPS to może nie opłacało się zatrudnić osobę nawet na etacie, żeby opieki całodobowej? Ale na etacie to jest 8 godzin, a całodobowa to jest 24. Kilka osób musiało być. No. 4. Także tutaj no, tam gdzie są możliwe usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze, że tak powiem przerywane, że podejdzie osoba z rana i to osoba teraz czeka na decyzję i ona jest sama sobie, tak? Gdzieś mieszka u nas? Nie no, jeszcze ta dalsza krewna i opiekunka. Opiekunka pomaga tej rodzinie dalszej się opiekować tą osobą, aczkolwiek osoba dalsi krewni powie, no dopóki nie dostanie domu pomocy, nie zostawiam jej i tak przynajmniej żeśmy się umówili i zaopiekują się. A tak, żeby zapewnić ze strony gminy całodobową opiekę, to nie mamy możliwości, żadnej. Dlatego też i mówię, no niektóre osoby muszą tak dostać skierowanie. Staramy się w ramach tych usług opiekuńczych, że jeżeli na przykład opiekunka na etacie pójdzie do południa, tak, żeby wykonać usługi opiekuńcze, coś pomóc. Jest tak, że czasami umowa, osoba inna na umowę zlecenie zachodzi wieczorem tylko po to, żeby właśnie pomóc się tej osobie położyć spać, bo mamy osoby, które są osobami niepełnosprawnymi i poruszają się za pomocą wózka i są inwalidzkiego. I funkcjonują w środowisku, tak? Bo jest tak są usługi zorganizowane, że ktoś przyjdzie do południa, jeszcze ktoś tam inna osoba zajrzy po południu. Staramy się osoby jak najdłużej utrzymać w środowisku, no ale no, nie zawsze się tak da, szczególnie w stosunku do osób samotnych. Czy ktoś ma jakieś pytanie do pani jeszcze? Jakieś potrzeby jeszcze byś miał inny środek pomocy? Czy potrzeby? No myślę, że tak, jeżeli chodzi o budżet, to on spływa relatywnie tak
granicach w kontrolowany sposób na poziomie 50%. Tam, jeżeli chodzi o te domy pomocy społecznej, tam troszeczkę nam zostaje, jeżeli chodzi o wykonanie środków, ale jeżeli nam zabraknie, to zawsze pod koniec przyglądamy się innym rozdziałom paragrafu, na przykład takie no, te 13 i inne. Dokładnie, więc to jest co roku robione. W każdym paragrafie można to przesunąć. Ale my to robimy. I co roku właśnie proszę zobaczyć, przecież sama pani wie, że o dodatkowe środki ubiegamy się dopiero wtedy, jeżeli nie mamy skądś poprzesuwać, tak, jeżeli nie ma. A tak tutaj staramy się z tych właśnie rozdziałów paragrafów, gdzie zostaje. No i myślę, że tutaj więcej macie. Podziękujemy 10 minut. Dziękuję. To możemy zacząć dalej? Jak pan zaraz podejdzie, to rozpoczynamy dalej. Chciałabym wrócić do wniosków z poprzedniej komisji. Właśnie tak poczekam pana Gorusa, który zaraz ma przyjść. Trzymaj to pana nic. No właśnie, pani Jefino, odpowiedź na te wszystkie wnioski. Po prostu jest to najbardziej uzasadnione.
po prostu najpierw wykopy wszystkie, warto zakończyć roboty ziemne i dopiero później robić tą wierzchnią pracę. Czyli w ogóle nie w tym roku, rozumiem. Może się tak okazać. Ja nie mówię, nie, że tu się nagle cud stanie. Nie, bo wcześniej była rozmowa, że generalnie oni nie chcieli z kanalizacją, a teraz nagle pojawił się w ogóle. Nie w sensie miejsca, ale nie w sensie wykonawstwa robót. Ja od samego początku miałem takie stanowisko, ja swojego stanowiska nie zmieniłem. Nie, bo z tego co ja powiedziałem, to nie ma na posesjach nie ma tak zagospodarowanych tych wszystkich działek, żeby tam nie było problemu z wyjściem z przycisku. Ale one są jeszcze, te komory wyjścia są przed posesjami, one są jeszcze w pasie drogowym, tylko poza terenem utwardzonej jezdni, tak? Ja bym mapę chciała zobaczyć. To jest, tak jak mówię, to jest jeden aspekt sprawy, a prowadzenie jednocześnie przez dwóch wykonawców w jednym pasie drogowym robót, no to w ogóle. To musiałby być cały pas drogowy za... Kiedy ruszy kanalizacja? Więc teraz, jak mamy dołączonego tego wykonawcę, będziemy wyłaniać wykonawcę na kanalizację w Błonicy. A w ciągu, w tej chwili... Czyli kilku... A jedno do specyfikacji wpiszemy te ustalenia, które będą wykonane z tym wykonawcą, który jest wyłoniony. Kiedy będzie ruszony? Kiedy on może zrobić? Dokumentację teoretycznie możemy to zrobić. Tam żadne dodatkowe operacje uzgodnienia nie są wymagane, także praktycznie po wpisaniu tych uzgodnień, które poczynimy, po podpisaniu umowy oczywiście z nowym wykonawcą, to ma szansę nastąpić, nie wiem, w ciągu 14 dni chyba. No, możemy już przygotować specyfikacje wtedy z tymi zapisami, które zostaną z nim uzgodnione i ogłosić, przystąpić do ogłoszenia przetargu na Węgrowicę na pierwszy. Czyli w ciągu miesiąca będzie ogłoszony przetarg? Są takie szanse. Przynajmniej będziemy się starać to tak zrobić. No bo nie wiem, co by się mogło wydarzyć, żeby był jakiś... No musiałby być jakieś niesamowite, nie wiem, pytanie do przetargu albo coś takiego, ale to kilka dni mogłoby przesunąć. Dobrze, wiemy, że możliwość istnienia złożenia wniosku o dofinansowanie, jeśli chodzi o budowę tej kanalizacji. Deweloper w ciągu, nie wiem, maksymalnie do 2 tygodni uzyska pozwolenie na budowę swojej części. Prawdopodobnie, ja z nim nie rozmawiam. Mhm. Znaczy ja rozmawiałam, bo już wszystkie uzgodnienia z PKP ma, także będzie już złożył wniosek. Także kwestia uzyskania decyzji pozwolenia. Czy będziemy składali, czy pan się orientuje, jak są warunki tego... Wniosek o dofinansowanie możemy składać już w momencie, kiedy ta inwestycja się rozpoczyna. Czyli w momencie, kiedy uzyska pozwolenie na budowę, przystąpić do inwestycji, wniosek możemy złożyć. W momencie rozliczenia u niego faktycznie muszą być zasiedlone te lokale. Bo wtedy liczona jest faktyczna liczba... To są rzeczywiste dane, które uzasadnią osiągnięcie tego efektu ekologicznego, który jest warunkiem do możliwości dofinansowania. Dokładnie, do uzyskania tego dofinansowania. Czyli w momencie, gdy nie zasiedlone będą te domy, to nie będzie wtedy zwrotu. Nie, to inaczej. To może być tak, że zostaniemy, jakby, gdyby nie został, nie daj Boże, nie osiągnięty ten efekt ekologiczny, to możemy zostać zobowiązani do zwrotu tego dofinansowania. Mhm. Także to musi po prostu zaistnieć, nie ma innego. Ale to w ekstremalnych oczywiście to przypadkach nie jest wypłacane jednorazowo, tylko w transzach. Tak, to w razie czego nie weźmiemy następnych. Po zakończeniu inwestycji. Dokładnie, a poza tym jest jeszcze taka sytuacja, że może zaistnieć, że jeżeli by ten wskaźnik nie był spełniony, lub jakieś inne warunki zaistniałyby, które by na przykład warunkowy zwrot, no to też nie w całości, tylko w odpowiednim procentowym udziale tak, tego niespełnienia tych warunków. A jakoś tam obliczenie tych wskaźników na jakiś czas? No i to pamiętam, że to było 124 i 121, jeśli chodzi o Błonicę. Natomiast łącznie, bo tam były dwa zadania, natomiast dokładnie w rozbiciu na to, że te Szczepnicy i Szczepnice to było chyba, o ile nie mylę się, 66, to były same Wojewódzkie, natomiast 150 Szczepnice. Ale przy składaniu wniosku, jaki musi być ten wskaźnik? 120 minut. Czy to jest warunek progowy do ubiegania się o dofinansowanie ze środków? Dobrze, reasumując kanalizację, w ciągu miesiąca przyda. Tak? Około. Chciałam, żeby pan odchodzi Około. Około. I ten temat będzie, tak? Tak? Będzie.
podpisać po prostu, czy tak to oczywiście. Jak wygląda sprawa aktualizacji planów związanych z kanalizacją, jak w ustawie w przedstawach? 300 tysięcy umieszczone jest w budżecie i chcielibyśmy mamy wiedzieć... Mamy wyliczony koszt mapy, jaki musimy zamówić. I na któryś ze spotkań kierownictwa wójt postanowił, że z tym się wstrzymamy do informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze. Jeżeli będą pozytywne wieści, na to zlecamy aktualizację map, a co za tym pójdzie i ewentualne poprawki w projekcie. To znaczy, kiedy będzie... Do końca miesiąca. Do końca miesiąca. Bo będziemy wtedy wiedzieć, jaki jest stan finansowy na pierwsze półrocze, czy tak? I czy mamy dalej realizować jakieś zadania w tym czy nie, czy wystarczy aktualizacja map, jeżeli będziemy mieć po prostu funduszy, tak? No, to się będziemy wiedzieli o Tesco. A to Tesco? O, nie było. No teraz już idę na dolicę, tak? Tam tą drugą część powiat. Ale tu jest województwo, no to tutaj gdzie informacja, że... Mogliśmy mieli zastępstwo inwestorskie mieć, tak? Zastępstwo inwestorskie. Tutaj ale nie województwo, województwo tak sobie tą sprawę rozstrzyga. I mają tak zwany program, tak? Także my musimy do 31 sierpnia roku poprzedzającego zgłaszać takie zadania, które zamierzamy wspólnie z województwem wykonywać. Gajkun był na ten rok, więc to tutaj się jakby kontynuuje, bo widzę, że informacje już na ten temat, że przejmujemy jakieś obowiązki, z nimi wychodziły. Panie, mógłby przygotować analizę zakupu kontenera dla... Więc to sytuacja wygląda tak. Wójt też prosił, żeby się wstrzymać z tych samych względów, o których mówiliśmy i przedstawić sytuację na komisjach wspólnych. Wygląda to w ten sposób, że mamy jakby dwie koncepcje konkurujące ze sobą. Kontener, który jak się okazało po moim rozeznaniu, musiałby być nietypowy, czyli robiony na zamówienie z uwagi na wysokość bramy, jaka tam musi zaistnieć, żeby tą pompę prowadzić. Tam skrajnia dla tego urządzenia wynosi 3,5 metra. Bądź druga koncepcja do budowania takiego pomieszczenia z zapleczem sanitarnym do istniejącej remizy, gdzie jakąś koncepcję ze strony strażaków otrzymałem. Swoje jakieś uwagi tam wniosłem, z projektantem rozmawiałem. Te uwagi w ten czy inny sposób będą rozwiane, natomiast poprosiłem ewentualnie o wycenę projektu, bo była sporządzona wstępna kalkulacja budowy, natomiast nie było ani słowa na temat wartości dokumentacji, a to wydałoby się zresztą zarówno w przypadku kontenera, jak i w przypadku takiej dobudowy z koniecznością wykonania projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę. Także tak czy owak jest potrzebna dokumentacja. Bo to będzie obiekt stały, to nie będzie obiekt, który będzie stał 140 dni, jak prawo budowlane mówi, wtedy mówimy o prawie o budynku tymczasowym. To będzie obiekt stały, więc nawet jeżeli to będzie kontener, też będzie potrzebne pozwolenie. Myśleliście też Państwo o tym budynku w Bajkowie? Bo w sumie to chyba trzymał, czy to są sprzedane, czy nie? Sprzedane. Poryżkowską. Sprzedane. Kto go kupił? Nie wiem, taką informację mam tylko sprzedane. Czyli nie było rozpatrywania? Nie, koleżanka dzwoniła do Ryczkowskiego bezpośrednio, powiedział, że jest sprzedane. To wiemy. Co z tymi stawami wszystkimi? No, zgodnie z jakby przyjętą uchwałą i zapisami, które były w tej uchwale, do 15, czyli w dniu dzisiejszym został złożony wniosek przez spółki wodne, zgodnie z tymi wszystkimi wytycznymi, które były zawarte. Wójt dzisiaj zaaprobował... Ja przepraszam, tylko się wtrącę. Dlaczego dopiero dzisiaj? Bo uchwała ze względów ostrożnościowych została przez wójta skierowana do kontroli do RIO, które wykazało, że rzeczywiście taka uchwała ma moc obowiązującą, nie podlega uchyleniu, można z niej korzystać. Drobne zastrzeżenia dotyczyły tylko jakiejś tam numeracji punktów czy czegoś takiego. W każdym razie uchwała jest do realizacji, stąd dopiero teraz można było przyjąć wniosek i na co odpowiedział będzie podpisanie umowy. Ja nie rozumiem tylko jednego, dlaczego w ustawie nie został wypełniony ten jeden staw.
My dbamy o swoje stawy. Jeden jest zarośnięty taką pałką wodną i jest zarośnięty, jest zaniedbany. Dlaczego on został odrzucony nie drugicy? No, jakby przyjęliśmy, że w przedstawie były konserwowane i to niedawno. Nie tak jak na przykład, nie wiem. Niedawno to znaczy kiedy? To znaczy, no, to było... Nie, ona się w 50. No, 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 ale proszę zobaczyć, my dbamy cały czas o nim. No proszę Państwa, ale dobrze. Spółki wodne nie działały w Chrząstawach 17 lat. No, to, że Państwo dbają, bardzo się cieszymy i to jest godne pochwały. Natomiast no, tutaj te inne sprawy, które nie były po 20 lat konserwowane, no, to one wymagają znacznie większych nakładów i takiej uwagi. I pewnie, nie wiem, jak, nie wiem, jak będą rozwiązane finanse, ale pewnie kolejna konserwacja będzie za kolejne 10 lat co najmniej. Więc myślę, że w międzyczasie na pewno te chrząstawskie stawy będą jakby po drodze konserwowane, prawda? Więc wtedy można to etapować, bo też nie jesteśmy w stanie, albo inaczej, gmina i Państwo o tym najlepiej wiedzą, że nie jest w stanie finansowo też wszystkich stawów na raz zrobić, tak? Więc no poczekajmy, może zróbmy to, co mamy w tej chwili zrobić, tyle mamy środków i te możemy spożytkować. A jeżeli będzie taka wola Państwa, prawda, i możliwości finansowe gminy, no to w przyszłym roku czy w następnych latach kolejne środki i będą kolejne stawy robione, prawda? Jakaś ścieżka się otwarła. Przecieramy w tej chwili teraz też tą sprawę dotacji celowych, tak? Mamy już uproszczoną formę. Ale stawka gmina to jest przyklęty z tym rogiem, to z tych pieniędzy będzie? Tak, oczywiście. To jest wszystko w ramach tej dotacji. Dzięki temu, że właśnie mogliśmy tą drogą pójść i po tej kontroli jakby ta kontrola wykazała, że ta ścieżka legislacyjna jest tak, że możemy ją wyjść, jest wszystko w porządku, no to zaoszczędziliśmy bardzo dużą kwotę polegającą na VAT, tak, który nie musimy płacić jako roboty zlecone, a roboty statutowe i dzięki temu wszystkie te roboty, które pierwotnie... Czyli rozumiem, że lada chwila ruszymy. Tak, no jest. Jeden termin możemy już podkreślić nawet przed podpisaniem umowy. Tak, no czy do 30 listopada i tak muszą zostać zakończone. Nie, ale jeden stawki, to ma Pan już jakby... Tak, bo właśnie ten, o którym mówimy, to z nim są największe problemy ze względu na to, że... No on się też wiąże z przeniesieniem wojska, nie? Tak. No to nie wiem, o tym nie wiem. On się wiąże z tym, że jest niezbędne pozyskanie tej ziemi, która tam z niego pochodzi. To już jest rzecz wtórna, jakby to, bo to wynika jedno z drugiego, prawda? Natomiast kwestia jest tego, że do wykonania tych prac jest konieczne wyłączenie linii 20 kV, która biegnie nad rowem, który właśnie i nad tym częścią stawu, która będzie odtworzona łącznie z tym odcinkiem rowu. A to znowu determinuje wyłączenie prądu dla fermy, tak? No i teraz właścicielami fermy doszliśmy do porozumienia, robiłem kilka razy i rozmawialiśmy na ten temat, jak im się układa ten cały cykl technologiczny, tak, żeby ewentualnie wpasować się tak, żeby im nie przerwać całej produkcji. I tutaj ustaliliśmy na piśmie, mam potwierdzenie również mailowe. To jedna farmacja jest czynna przy Polnej. Tak, przy Polnej. Tak. No i mam ustalenie też na piśmie, że w dniach między 7 a 12 września, maksymalnie do 14 września powiedzieli, że tak, że w tych godzinach tam 8-14. Nie, bo o lipcu rozmawialiśmy, nie? Tak, tak. I był ustalony termin, tak samo w lipcu, tylko ze względów legislacyjnych, no nie mogliśmy tak szybciej wykonać, tak? Bo nie wiadomo było, czy w ogóle Lija nam nie podważy tej uchwały. Czy będziemy mogli z niej skorzystać, czy pójdziemy trybem przetargowym, tak? No i został ustalony termin i tam właściciele fermy jakby udzielili nam zgody na to, żeby w tych dniach było możliwe wyłączenie prądu, tak? I unieczynienie tej linii zasilającej, a co za tym idzie, żeby można było maszynowo wejść i tam odtworzenie tego rowu wykonać. No więc to jest jakby ścisły termin, którego się już musimy trzymać. Natomiast uprzedzając już kolejne pytanie, jaka będzie kolejność innych innych spraw, tego niestety nawet dzisiaj, w momencie, kiedy Pan Moskal składa wniosek, rozmawialiśmy na ten temat,
on naprawdę bardzo mocno i prosił, i wręcz nalegał na to, żeby nie narzucać tych terminów, bo nie jest w stanie tego przewidzieć ze względów, no, po prostu ze względów na to, że realizuje też inne zadania, czyli ma odpowiednie warunki terenowe, wiadomo, że atmosferyczne też muszą być sprzyjające do tego, no i te organizacyjne, tak? No, czasami jest tak, że no nie wiem, ta koparka będzie musiała pojechać na przegląd na dwa dni, tak? No to wiadomo, że w tym czasie nie może być użytkowana, więc będzie musiał przeorganizować tą pracę. No takie proste sprawy i prosił o to, żeby nie narzucać tej kolejności, ale on się za to wywiąże do danego terminu, tak jak będzie w umowie napisane, z wszystkich robót. No, no jakby ja też to popieram, no bo trzeba dać człowiekowi też swobodę wykonywania kolejności tych prac na rzecz, no, solidności i terminowości. To na razie jeszcze chodzi o osoby. To wszystkie wnioski, pani Kasia wyczerpała? Wnioski z wniosków w ostatniej komisji, nie, jeszcze żłobki nam zostały. Można się zapytać pana w sprawie Cichego Kącika, czy coś się ruszyło w sprawie tego słupa? Ja widzę, że chyba jest umowa podpisana na przeniesienie. Tak? No tak, była chyba umowy, które dotyczyły nas i już mówię. To jest jedno, a szkolne, no to dalej wisi chyba, czy... Dobrze, na szkolną powinna dokumentacja być, bo widzę, że termin. Nie wiem, czy nie wisi. Coś nam pan powie na temat szkolnej? Niestety nie. No bo nie widziałem dokumentacji, także, a Roberta nie ma, więc nawet nie ma się kogo dzisiaj zapytać. Usunięcie kolizji słupa nad sprojektowaną przebudową drogi na skrzyżowaniu ulicy Wychodzi i kolejowej. Z 4 maja umowa ze spółką Wejo. Powinno być praktycznie już chyba rozliczone. Do terminu 6 lipca. Nie jest przestawione? Nie. Pewnie kary. Jeszcze chciałem się zapytać, panie Piotrze, bo kiedyś rozmawiałem z panem Zarasiem na tej komisji i mówił o cmentarzu w Kamieńcu Wrocławskim, że jest jakaś koncepcja burzenia ziemi z Dobrzykowa. Kiedy to nastąpi? Bo ten cmentarz jest 12 lat budowany. Przetarg, ile nie w tym tygodniu na początku przyszłego, na rozbiórkę wału z tym rozprowadzeniem, byłym rozprowadzeniem ścieków w Dobrzykowicach i ziemię stamtąd pozyskaną skierujemy do Kamieńca. A w tym roku tylko była nasypna ziemi, tak? No, my tam mamy 700 metrów do rozebrania i według kosztorysu inwestorskiego, to ta kwota jest mniej więcej podobna do tego, co mamy w budżecie. A to ale to by pozwoliło na podniesienie tych kar, no to właśnie, na dużo małą wysokość. No to w przyszłym roku czy coś, jakby były gdzieś... No, to można było grozić, żeby rozpoczynać zagospodarowanie terenu, przynajmniej na takim odcinku, a próbować wtedy obok pozyskiwać dalej. No tak, bo jest hektar, to wystarczy na 50 lat. No nie wiem, no tak. Ja to tak wstępne obliczenia, no jaka jest w tym projekcie, pozwalają mówić o hektarze, które tam nie ma nasze rady, bo nie chcieli chować, jak to będzie. Ale poczekajcie, panie Piotrze, robi się inwestycje polegające na budowie, remoncie drogi i chodników na dolicę do Brzegowice. Ziemi wybrane jest tam z tych poboczy, będzie mnóstwo. Czy ktoś rozmawiał z powiatem na temat wykorzystania tej ziemi? Chyba nie. Znaczy ja rozmawiałam, bo ja też potrzebuję tą ziemię u siebie na tą działkę, także mam mieć informacje, ale ja nie będę potrzebowała takich ilości, jakie tam są, tak? To jest ziemia z terenu naszej gminy, fakt, że zadanie tylko nie powiat, ale my tą ziemię potrzebujemy, tak? A dowieźć ją stamtąd na teren cmentarza, no to jest bardzo blisko. A nie wiadomo, jak w umowie jest powiat. Rozpoznanie chyba, że mają gdzieś przeznaczone. Nie, dzisiaj wiemy, że będzie robiona
droga do Brzykowicy do Trząstaw, tak? To teraz trzeba pomyśleć, co z tym rokiem. No dobrze, ale to gmina powinna pomyśleć, czy taka inwestycja będzie realizowana. No od razu na etapie ogłoszenia nawet przetargu. Ja wszystko rozumiem, tylko nie ma spójności, nie? No nie ma spójności, tylko to nie my mamy wydzwaniać, tak? Tylko przecież jest porozumienie jakieś. No, także tutaj ewentualna uwaga, żeby ze starostą się skontaktować, bo tej ziemi tam troszkę będzie. Kiedy pan Robert wraca jeszcze? Znaczy o 9 dni z miasteczki. Aha. No tak, tylko my nie będziemy mieć komisji. Na razie. A jaka odpowiedź jest potrzebna? To prześlę państwu mail. To znaczy a propos szkolnej, czy ukończony jest przetarg i jak sprawa ma się dalej rozwinąć, jak się będzie rozwijać. Dobrze, to ja go poproszę, żeby państwu informację na wiele. Jakie planowane są przetargi w najbliższym czasie? Czy to wszystko czeka na rozliczenie budżetu? To znaczy tak, dokańczamy te inwestycje, które są związane z tą organizacją, bo musimy, tu jest termin, to nie może czekać. Także podejrzewam, że z końcem lipca już będziemy mieli wszystko jakby powywieszane. Mało tego, spodziewamy się, że dostaniemy zwrotne oferty i będzie można w sierpniu jakby te inwestycje pokończyć. Jak ruszyła inwestycja w podstawie w szkole? Mówimy o? O sali. A nie dostałem takiej informacji. A ja mam pytanie, czy prowadzone są rozmowy z nowym nabywcą nieruchomości Czernicy w celu czy wykupu, czy użyczenia od niego części gruntu pod drogę, która byłaby... Do garaży? Tak. Tak. Nawet przystępujemy do drugiego etapu rozmów, bo pojawiła się koncepcja, która zadowoliłaby przede wszystkim nas, jak i jego, jak i sąsiada, czyli pana, który buduje tam osiedle. Skorzystamy z jego terenu, bo on ma zaplanowany tam tak układ drogowy, że jakby nie ma potrzeby przejeżdżania przed wejściem do istniejącego budynku byłego hotelu. Natomiast jest możliwość wjazdu na nasz teren i korzystając z części pasa przyhotelowego, ale już nie przed wejściem, połączenia się z dojazdem do garażu. Także jakby te trzy strony, jeżeli się dogadamy, to powinno być dobrze. No może by docelowo ewentualnie zaplanować na przyszły rok przedłużenie tej drogi, tak? Bo to było bardzo dużo ułatwienie komunikacyjne pod szkołą. Nawet no, część jakby tego zadania zostanie z nas zdjęta, dlatego że no, tam się pojawi droga osiedlowa, z której będziemy korzystać, ale to musi być na zasadzie tylko porozumienia. Panie Piotrze, czy już jest skosztorysowany remont świetlicy miejskiej w Kamieniu Wrocławskim? Bo pani sołtys się złożyła podanie przeze mnie, że chce dodatkowe pieniądze na zamontowanie tych urządzeń, nie? Bo co zostały te pieniądze na podłogę, no to myśmy przegłosowali w komisji, było już na sesji i te pieniądze są. Tak, ponieważ po tych ostatnich rozmowach, które odbywały się w obecności pana wójta, musieliśmy przekonstruować tamten budżet, pojawiły się jakby różne warianty cenowe i ja jestem na etapie zmieniania ceny, no może tak. Także musimy gdzieś zejść z powrotem do pułapu, o którym żeśmy mówili wcześniej, czyli do 50 tysięcy. Nie śmieszne, no na to może należy, to może należy trzeba rozmawiać o, żeby coś z tą dotacją zrobić, może ten sprzęt podzielić, może ta świetlica nie wymaga tyle tego sprzętu. No nie wymaga, jest tyle, nie mamy to zrobić ten sprzęt. Dlatego pytanie, czy można zrobić, na przykład świetlica w Wojnowicach z chęcią przyjmie część sprzętu. One muszą być tak. Ale można też aneksować tą umowę zakończoną. Bo to jest wyposażenie, tak? To jest moje pytanie do radców prawnych, żeby zapytać. Co można zrobić, żeby część tego wyposażenia, bo już tylko jest zbór coś, co nie będzie spełniało swojej funkcji. Żadne. Czy można do innego obiektu o takim samym przeznaczeniu na tym samym terenie? Bardzo chętnie się pozbędziemy, bo uwagi na to, że przyjechał fachowiec i powiedział, że to jest sprzęt na 700 osób robienia imprezy. I tam mamy takie dwie punkty. A gdzie wcześniej byli gmina, rada sołecka, radni wszyscy z Kamieńca i wszyscy inni? Nie proszono mnie i pani Borska sama to stawała. No właśnie, to przesadzono i to bardzo. Jeżeli chodzi o gminę, no ja miałem z panią Borską uzgodniony projekt wtedy, kiedy instalacja gazowa była wykonywana w 2012 roku, a w 2013 realizowane, bo na rysunku sama wskazywała miejsce podłączenia urządzeń. No, to się zasadniczo różniło od tego, co później zostało wskazane w zamówieniu. A to zamawiał fizycznie? Zamawiała gmina, tylko
ja mając uzgodniony jakby program funkcjonalny, to na przykład mi nie przeszło, żeby jeszcze raz sprawdzać, bo kuchnia to jest kuchnia. Dla mnie się cztery kuchenki... Takie kuchnie, nie sześciu, no. Dwa razy sześciu pani cztery, cztery kuchnie gazowe, plus jeszcze w trakcie robót poproszono nas o dodatkowy zawór do podłączenia taboretu do jednego, czyli 5 miejsc było. To ilość punktów podłączeń by się zgadzała, tylko moc tych urządzeń jest o wiele wyższa od tej, która była wcześniej. Takim rozwiązaniem, a jeżeli jest tak, to może być, to częściowo można wstawić tak jakby użyczenie do innego lokalu, tak? O takie przeznaczenie. Pomyślimy, aczkolwiek wiem, że to będzie jakieś karkołomne, ale no, prawnicy znają nie takie rozwiązania. Dokładnie. Tu, ale on odpowiedź do kolejnej naszej komisji? Proszę. Do 31 lipca? Radców wiem, że nie mam, są na urlopie. Prosili o kontakt mailowy w najpilniejszych sprawach, ale wrócą przed tym terminem. Ale życie, bo teraz montaż 4, nie? Jak się zamontuje. A propos, mogę zadać pytanie, jak tam ze zdrowiem pani sołtys? Jutro dochodzi do szpitala. Dzisiaj się dowiedziałem, co się tam powiedział. Która to nowa? Coś w tym? Podejrzewam, że lekki wylew dostała, bo na umie akurat siedziała w samochodzie, nagle się odsunęła i wiesz, nie mogła nic powiedzieć. Urodzenie. Jest tydzień czasu, no to coś było, nie? Jak tydzień czasu. Się denerwuję wszystkim, bo naprawdę ta świetlica jest w takim stanie. Tynki w tych pomieszczeniach nie mają być. Kto nie dbał o to z 20 lat? Ale mówię, tynki się wało, a takie wyposażenie, nie? Jak tynki? No przecież po remoncie jest. Tak, ale te pomieszczenia były remontowane co jedną kuchni. Aha, te kuchenne. No, wszystko się będzie wyrażać. O Boże. Para odchodzi. Strasznie. No, no, tworzenie po montażu instalacji. Sala była nie remontowana, przecież od dachu aż po ścianę na dole. Ktoś ma jeszcze pytanie do pana Piotra? Czy wiadomo o tym, tej kosiarce, która będzie jeździła po całej linii kosiarki? To znaczy ja panu wójtowi problem przedstawiłem, no i powiedział, że się zastanowi. No dobrze, ale tak, kanalizacja, wstrzymujemy się, od kiedy był budżet na bieżącą ustawie? Taka kosiarka na całą linię to nie jest dobra, bo to nie będzie gospodarka. Nie będzie gospodarka, to kolejny do lepszy, tego znaczy. My musimy, mamy ten trochę. Ja mogę powiedzieć, że jutro będzie okres. No bo wreszcie chyba opady się skończą. No to wszystko chyba. Ja poproszę o ten mail, jeśli chodzi o... To ten kontrolę gdzieś na... My mamy komisję na koniec miesiąca, to będzie zrobione, tak? W tej chwili. To już będzie umowa, a już robotę będziemy kończyć. No ja wiem, czas zadzwoni. No nie, oczywiście. On jest oczywiście mocno uproszczony, też uwagi na czas, ale... Słuchajcie, jeszcze jest jedna sprawa dotycząca dofinansowania ewentualnego do powstania żłobka. Słuchaj na to. Słuchamy. Dofinansowanie do żłobka. A czy to jest takie pilne bardzo? Komisja... Pani Kozakiewicz się wypowiedziała na ten temat. Nie tak dawno. Komisja więc... negatywnie. Ja też uważam, że nie, bo za... Oczywiście, zaraz będziemy mieli miesiąc... Ma się być może zmienić się ustawa od przyszłego roku. Także tak czy większe środki będziemy przekazywać na przedszkole. Na razie też mamy głowę. Czyli odkładamy temat do prowizora budżetowego. Ja myślę, że oczywiście ten temat by trzeba odłożyć, w związku z tym, że my nie możemy się tak bardzo tacy być hojni, że od razu już i następnie za chwilkę mamy z cztery żłobki czy coś. I będziemy dotować, że mój Boże. Możliwe wszystko zamierzamy. I widzimy się 30 rano. Widziałam się jeszcze? Zmiany budżetu na 2015 widziałam jakieś. Ale omawialiśmy już tam. Tak spóźniłam mocno. Nie, to ja. Bardzo małe zmiany. Jedna polegająca na przesunięciu między paragrafami. To wszystko komisja. Także proszę o włączenie kamer, sprzętu wszelkiego rodzaju na sali. Pani 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 Pani